Na zakończenie nie przekazywałem technicznych szczegółów tej decyzji, ale ja się zobowiązałem, że ja zrobię wszystko, żeby administratora wprowadzić w takiej atmosferze, żeby mógł pełnić tę posługę bez niepotrzebnych emocji, wstrząsów. I właśnie dlatego proponowałem, żeby to moje odejście z parafii nie było radykalnym. Także zostają mi te trzy małe pokoiki na górze, w których złożę swoje rzeczy i tam będę mógł złożyć głowę, jak będę zmęczony. Natomiast nie będę tam mieszkał i nie będę tam pomieszkiwał. Jeżeli kiedyś przyjadę i ksiądz administrator powie, proszę księdza, może by ksiądz zastąpił mnie na jeden czy dwa dni, to tak zrobię, ale nie na zasadzie takiej, że zrobimy grafik w jedną niedzielę, ja odprawiam, a w drugą mam, bo to nie o to chodzi. To jak to będzie wyglądało, proszę księdza, na zasadzie właśnie takiej gościnności odprawiania tych... Zobaczy pan za jakiś czas. Zgodzę. Wykazywanie nie będzie sukcesywne. I umówiliśmy się, że myślę, że w ciągu tygodnia obejmie już te obowiązki, znaczy on już objął obowiązki, bo dekret o mianowaniu administratora wszedł w życie w poniedziałek jak była ta delegacja, natomiast chodzi o przejmowanie obowiązków, to wiadomo, że to jest cała masa różnych technicznych spraw i myślę, że będziemy sobie je przekazywać przez najbliższe tygodnie. A zamieszka tutaj na plebanii, myślę, że w przyszłym tygodniu. Do tego czasu ksiądz będzie tutaj na plebanii? Ja będę na plebanii, może jeszcze i później będę przez jakiś czas, ale ja mówię, muszę jechać odpocząć, bo na chwilę sypię się zupełnie. Gdzie jest ksiądz Jan, o którym ksiądz mówił tutaj? Ksiądz Jan jest emerytowanym księdzem naszej diecezji, który jak przyszedłem tutaj 7 lat temu do parafii, zgodził się pomagać, on pomaga mi odpowiadając w czasie mszy świętych. Razem rozdzielamy Komunię Świętą. Widzieli Państwo, ile tych ludzi jest do Komunii Świętej, więc to sprawia, że ta liturgia się przedłuża. No to jest człowiek, na którego zawsze mogłem liczyć. No tak. Wydaje mi się, że nikt nie jest pokonany w tym zborze i że te rozmowy, że mimo tego, że trwały bardzo długo i były męczące, to nie były na pewno rozmowami, w których ktokolwiek czułby się przyparty do ściany. Pozostaliśmy przy różnicach poglądów, ale widziałem, że ta druga strona akceptuje mój sposób rozumienia procedury odwoławczej. Przyznaliśmy, że jakkolwiek opieramy się na różnych komentarzach, no to komentarz nie czyni prawa, a prawo jest w tej sprawie według mnie jednoznaczne, ale jak widać, to porozumienie pokazało, że nawet w trudnych sprawach można się dogadać. Ja już więcej nie mam. Administrator